ogromnie się cieszę, że inicjatywa Joint Bertus rośnie w siłę. Dziś jesteśmy na kolacji biznesowej w Warszawie, która zgromadziła ponad 60 partnerów. To świadczy o tym, że jesteśmy zainteresowani networkingiem, budowaniem naszych biznesów, ale również wspieraniem sportu i ekologii. To są nasze główne cele, które stanowią DNA projektu Joint Bertus. Zachęcamy nowych partnerów do przyłączenia się do naszego grona. Trzeba szkolić, trzeba się uczyć. My takie szkolenia wykonujemy dla wielu naszych klientów, z którymi zaczynaliśmy przygodę biznesową, świadcząc im usługi, o których tutaj mówiła Ewa, o których mówił Wacek. Tak naprawdę teraz bardziej zajmuję się kwestiami miękkimi związanymi z wyciekiem na przykład informacji. Czasami nie uwaga, 30 sekund i wasze kluczowe dane mogą być poza firmą. Jesteśmy na kolejnym spotkaniu projektu Joint Bertus. Jako grupa Profika bardzo lubimy tego typu spotkania, gdyż jest to cenna wiedza, bardzo fajni ludzie i konkretne projekty, które można wspólnie realizować. Dlatego jeżeli Państwo mają wielomilionowe kontrakty, duże inwestycje, które do końca nie wiecie jak połączyć, jak zrealizować, zapraszamy do nas do współpracy. Bardzo chętnie pokażemy nasze know-how, nasze doświadczenie, wiedzę i stworzymy razem dobrą ofertę ubezpieczeniową. Mieliśmy okazję zaprezentować swoją firmę w Warszawie na kolacji Joint Bertus. Nasza firma Petrojet zajmuje się hurtową sprzedażą paliw płynnych oraz AdBlue. Dokładnie w październiku 2018 roku powstała firma Foreco i na obecną chwilę jest to 49 oddziałów na terenie całej Polski i już nie 600, a praktycznie 700 doradców i 75 ekip montażowych, które na co dzień wykonują instalacje dla naszych klientów. Bardzo cieszymy się, że mieliśmy okazję uczestniczyć w tak świetnym projekcie, że mieliśmy okazję zaprezentować swoją firmę Elektroenergetyka właśnie na tym obiekcie, który budowaliśmy i spędziliśmy tutaj 3 lata. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, instalacji elektrycznych oraz pozdrawiamy wszystkich kibiców z sektoru E. Każda społeczność, która się tworzy, wymaga troszeczkę czasu, aby się zintegrować, aby poznać się wzajemnie, aby lepiej robić biznesy. Kolacje taka jak ta dzisiejsza ułatwiają coś takiego, natomiast żeby szło to jeszcze szybciej, poszło bardziej efektywnie, warto robić takie przełamywanie lodów, które żeśmy tutaj dzisiaj robili. Mam nadzieję, że to, cośmy tutaj dzisiaj zaaranżowali, że rzeczywiście ludzie dzisiaj też już przy stolikach sobie rozmawiają, dyskutują, wymieniają się poglądami, to co najważniejsze, zaczynają się pojawiać wspólne biznesy. Temu takie społeczności służą. Ekologii, sportowi i robieniu wspólnego biznesu. Zapraszam. Cześć, witam serdecznie na kolacji biznesowej projektu Joint Bertus. Pierwszy raz poza Kielcami w Warszawie u jednego z naszych partnerów projektu DoubleTree by Hilton Warsaw. Na dzisiejszym spotkaniu prezentowały się firmy Foreco, Eskom, Petrojet, Elektroenergetyka i Profika. Zapraszam serdecznie na kolejne spotkania. Do zobaczenia. Działeczka, muzyczka, zimna łomżunia. Dziewczyny grają w kometkę, grill skwierczy. Koledzy jak łomża, leżakują powoli. Łysy, Bolek, Radziu. A, i ten zaraz będzie chciał grzdyła. To szybciutko, powolutko. Łomża leżakuje w swoim tempie.